Rafałem Szydłowskim, jurorem tegorocznej edycji Kreatora 2016. Proszę, opowiedz, jak przebiegał konkurs w tym roku? Dzień dobry. Moim zdaniem konkurs przebiegał bardzo intensywnie. Bardzo dużo kreatywności, nowoczesności, pomieszanie stylów, płynne przejścia w kolorystyce. Myślę, że fenomenem dzisiejszych zawodów było Crazy Kids. Dzieciaki wyglądały fenomenalnie, kolorystycznie, byli dopracowani. Konkurs oceniam z roku na rok coraz mocniej, coraz bardziej, coraz fajniejsi ludzie się pojawiają. Bardzo też dzisiaj zwróciła uwagę mi chłopak, który na pierwszym roku fryzjerstwa też wystartował. Są ludzie, którzy są po 20 lat w zawodzie i startują, też są ci młodzi, więc jak najbardziej chciałem, żeby tych młodych było coraz więcej. Czyli poziom w tym roku był bardzo wysoki. Tak, poziom był zdecydowanie wysoki w tym roku. Czyli trudno było wybrać zwycięzcę i tego jednego laureata? Bardzo trudno. W tym roku mieliśmy bardzo długie obrady, żeby dostrzec tą najładniejszą pracę, ale myślimy, że ewidentnie punktacja była jednomyślna do tej pracy, więc wszyscy zdecydowaliśmy, że pani Beata Korczyńska zdobyła śliczną nagrodę i śliczną zrobiła pracę. Rozmawiamy właśnie z laureatkami głównej nagrody Kreatora 2016 oraz w kategorii Art and Hair, czyli jak widać na złączonym obrazku jest to księżniczka Amidala. Tak, to jest taka inspiracja księżniczki Amidali, współczesna wersja. Współczesna wersja, czy trudno było wybrać właśnie i wykreować tą własną wersję księżniczki Amidali? Miałam różne pomysły, nie chciałam jednak, żeby do końca była takim odwzorowaniem, zażnięciem jakby wizerunku Amidali, żeby była po prostu inspiracją, żeby miała takie elementy nowe, a jednocześnie podobne do Amidali. A opowiedz jeszcze, jak wykonywałaś tą stylizację? Włosy były wykarbowane. No tutaj dużo zrobiły w tej fryzurze te gumeczki, bo stworzyły taką właśnie siatkę, która poszła do góry, no, żeby zachować element właśnie taki charakterystyczny dla Amidali. Dlatego z tyłu są te takie rogaliki z warkocza. Aha. No i wyciągnięta góra. Piękna praca, życzę kolejnych sukcesów i do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo.